Witam Edwarda Lenuziewicza, wójta gminy, Łukasza Kominko, sekretarza gminy. Witam panią Malwinę Misiąk, kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej w Radomówce. Witam panów radnych, panów sołtysów. Witam panią protokolant, jak również pracownika gminy obsługującego Radę Gminy od strony elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych w gminie na sali jest 11, a więc obrady są prawomocne, ponieważ jest wymagane kworum. Przedstawiam porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt piąty, informacja wójta o działalności między sesjami. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia na sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Radomówka. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie założenia Radomówskiej Spółki Socjalnej AS z siedzibą w Radomówce. Punkt jedenasty, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez gminę Radomówka weksla in blanco wystawionego przez Radomówską Spółdzielnię Socjalną AS w ramach umowy na udzielenie wsparcia finansowego ASS AS z siedzibą w Radomówce. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Radomówka. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkoły podstawowej w Cieplicach. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Radomówce. Punkt 15. Sprawy różne i wolne wnioski. I jako ostatni punkt 16. Zakończenie obrad. Czy uznają panowie przedstawiony porządek obrad, czy też są jakieś inne propozycje? Czy są jakieś propozycje do porządku obrad? Proszę bardzo, pan wójt. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, prosiłbym bardzo, aby po punkcie 6 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 dodać punkt 7, podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024. Wiąże się to z tym, że rozdysponowujemy w uchwale budżetowej część nadwyżki z roku ubiegłego. W związku z tym od podjęcia uchwały w sprawie funduszu socjalnego aż do podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia szkoły podstawowej imieniu Jana Pawła II w Radomówce te wszystkie punkty będą mieć numer o jeden większy. I w związku z tym, ponieważ mam propozycję jeszcze podjęcie jednej uchwały, ona byłaby po uchwale w sprawie przekształcenia szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Radomówce, czyli uchwały, która przy zmienionym porządku obrad miałaby numer 15. Uchwała 16. byłaby w brzmieniu podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i w związku z tym sprawy różne i wolne wnioski miałyby numer 17 i zakończenie obrad byłoby w punkcie 18. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę innych propozycji. Kto z panów radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad o punkty i brzmienie przedstawionym przez pana wójta? Otwieram głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad.
rozszerzenie porządku obrad głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Przechodzimy do przyjęcia porządku obrad. Kto z panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Następnym naszym punktem jest punkt 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram głosowanie nad protokołem z ostatniej sesji. Zamykam głosowanie. Za przyjęcie protokołu z ostatniej sesji głosowało 10 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt 5. Informacja pana wójta z działalności między sesjami. Poproszę pana wójta o informację. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, okres od ostatniej sesji był głównie poświęcony rozstrzyganiu rozdysponowania środków, które w budżecie gminy na rok 2021 były przeznaczone dla organizacji pożytku publicznego. I tak, kwota 150 tysięcy złotych została przydzielona dla Gminnego Klubu Sportowego w Majdanie Śniawskim. 100 tysięcy złotych na naukę gry na instrumentach dętych i koncerty dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Sieniawskim. Chcę tutaj powiedzieć, że Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Sieniawskim złożyła również dwa wnioski o dofinansowanie. Jeden zakupu strojów dla orkiestry, a drugi o zakup instrumentów. Oba wnioski zostały złożone do Stowarzyszenia Kraina Sanu, do którego nasza gmina należy, i proces uzyskania tych środków w sumie ponad 60 tysięcy złotych jest, że tak powiem, na bardzo dobrej drodze. Oprócz tego w taki sposób też zabezpieczamy środki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Jarosławiu, i to postępowanie też wygrało stowarzyszenie z Jarosławia, które od wielu lat dowozi te dzieci niepełnosprawne do Jarosławia. Trwa ciągle, i ja już na komisjach mówiłem, że finalizujemy sprawę przetargu na opracowanie dokumentacji na budowę Domu Kultury w Adamówce. No niestety mamy odwołanie do KIO tej firmy, która naszym przynajmniej zdaniem nie spełniała wymagań przetargu, i niestety to postępowanie z tego względu dalej się przeciągnie. Także to są najważniejsze sprawy, które miały miejsce. Chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że
nawiązaniu do tego, o co panowie pytali na posiedzeniach komisji, jeżeli chodzi o pana sołtysa z Majdanu Sieniawskiego. Właśnie przed chwilą dzwonił, jego stan jest coraz lepszy i wszystkim życzył owocnych obrad. Także przekazuję taką no, miłą wiadomość. Właśnie może nie jeżeli chodzi o te owocne obrady, bo najważniejsze jest, że wraca do zdrowia. Dziękuję bardzo. W imieniu Rady serdecznie dziękuję panu sołtysowi. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W budżecie. Proszę usiąść, może będzie wygodniej. W budżecie gminy na rok 2021, uwzględniając no, wszystkie propozycje, które padły na wspólnym posiedzeniu komisji, proponujemy wprowadzić następujące zmiany. Proponujemy zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 63 805 zł. Ta kwota jest zwiększona w wydatkach bieżących o taką właśnie kwotę. Jest to zwiększenie z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. Ja to już mówiłem na komisjach, no po raz pierwszy od wielu, wielu lat ostateczna kwota subwencji jest wyższa niż w propozycji, którą gmina otrzymuje w materiałach, na podstawie których jest tworzony projekt budżetu. Chociaż też jeszcze raz podkreślę, ona nie uratuje sytuacji w oświacie. W paragrafie drugim zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 2 850 686 zł 36 groszy. I wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 315 686 zł 36 groszy, w tym zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Dobczy, Krasnym i Majdanie Sieniawskim o 50 tysięcy złotych. Remont pomieszczeń w budynku po byłej szkole podstawowej w Adamówce 30 tysięcy złotych. Remont korytarzy i schodów wewnątrz budynku Urzędu Gminy 150 tysięcy złotych. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z zatrudnieniem nauczycieli w szkole podstawowej w Adamówce i w Majdanie Sieniawskim łącznie na kwotę równą prawie subwencji oświatowej 63 647 zł, w tym w szkole podstawowej w Adamówce 41 647 zł i w szkole podstawowej w Majdanie Sieniawskim 22 000 zł. Zwrot dotacji pobranej w 2020 roku w nadmiernej wysokości na realizację usług opiekuńczych 158 zł. Nadwyżka niewykorzystanych środków w 2020 roku na realizację zadań związanych z ochroną środowiska 1881 zł i 36 groszy. Stąd te grosze, ponieważ my musimy zabezpieczyć dokładnie taką kwotę, jaka nie była w roku poprzednim wykorzystana. Wykonanie i zamontowanie planów do ścian bocznych podłogi tanecznej na boisku sportowym w Adamówce 10 tysięcy złotych. Przyznaję tutaj, że nie udało mi się skontaktować z tym wykonawcą, który wykonywał te zabezpieczenia w Majdanie Sieniawskim, ale w każdym razie one są, ta kwota jest na wynos. Wykonanie monitoringu podłogi tanecznej z trybuną i miejscami postojowymi w Majdanie Sieniawskim też 10 tysięcy złotych.
i wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 2 535 000 zł. I są one przeznaczone na przebudowę budynku po byłej szkole podstawowej w Cieplicach Dolnych 500 000 zł, budowa instalacji fotowoltaicznych zasilających obiekty gminne 1 000 000 zł i budowa domu kultury w Adamowce 1 000 000 zł. Przy czym, tak jak już wspominałem na komisjach, złożyliśmy też wniosek o dofinansowanie tego domu kultury w Adamowce na dużą kwotę, ale myślę, że to, że te środki, no jeżeli wystarczająca będzie dotacja, to na pewno wykorzystamy na inne ważne cele. I wykonanie popiersia upamiętniającego profesora Adama Gruce, wybitnego mieszkańca Majdanu Sieniawskiego, 35 000 zł. Po dokonanych zmianach ustala się deficyt budżetu gminy na rok 2021 w kwocie 2 786 881 zł 36 groszy, a źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 785 000 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 881 036 groszy. Na tą kwotę składa się 1 000 000 zł tych środków, które otrzymaliśmy na budowę instalacji fotowoltaicznych, bo tutaj te środki wpłynęły nam na nasze konto jeszcze w roku ubiegłym, oraz kwota ta, która została na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i równa kwocie, której nie wykorzystaliśmy w roku 2020. W paragrafie 4 zwiększamy ogółem przychody budżetu gminy o kwotę 2 786 881 zł 36 groszy, w tym przychody z nadwyżki z lat ubiegłych 1 785 000 i przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie właśnie 1 881 036 groszy. I szczegółowe kwoty zmian ujęte są w załączniku do niniejszej uchwały i wykonanie uchwały zwraca się wójtowi gminy Adamowka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania, proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 1/1/2021 Rady Gminy Adamowska z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Czytamy dalej treść uchwały. Przechodzimy do głosowania. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Adamówka na lata 2021-2024. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana wójta.
Tak jak już wspomniałem, przy omawianiu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Adamówka na rok 2021, z tego względu, że wprowadzamy zmiany, które mają wpływ na wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą długu na lata 2021-2024. Co prawda tego długu nie ma, no ale no pokazujemy, że ten dług wynosi zero. I uwzględniając właśnie te zmiany, które wynikają z dzisiejszej uchwały oraz te zmiany, które zostały wprowadzone do dnia dzisiejszego zarządzeniami wójta gminy Adamówka, określa się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Jeżeli chodzi o te objaśnienia, to chciałbym je Państwu przedstawić, a więc w roku 2021 zmiany wynikają z wprowadzenia zmian w budżecie gminy Adamówka tą dzisiejszą uchwałą oraz zarządzeniami wójta gminy według stanu na dzień dzisiejszy. W wyniku przeprowadzonych zmian w budżecie nastąpiły zmiany wartości. I tak, określony został deficyt budżetu w kwocie 2 786 881,36 zł. I ustalono przychody budżetu gminy w takiej samej kwocie, które są przeznaczone na pokrycie deficytu. Tylko wyjaśnię, no, przychody, czyli w tym przypadku nadwyżka budżetowa z poprzedniego roku. I po dokonanych zmianach budżet gminy Adamówka na rok 2021 kształtuje się w następujący sposób. Dochody ogółem wynoszą 21 997 646 zł 33 grosze, w tym dochody bieżące 21 168 276 zł 33 grosze i dochody majątkowe 829 370 zł. I wydatki ogółem stanowią kwotę 24 784 527 zł 69 groszy, w tym wydatki bieżące 21 419 214 zł 69 groszy i wydatki majątkowe 3 365 313 zł. Wynik wykonania budżetu to jest deficyt w tej wysokości 2 786 881,36 zł. I w takiej samej wysokości są planowane przychody. Przepraszam. I dług na koniec 2021 roku wynosi 0. Prognoza na rok 2022, 3 i 4 nie ulega zmianie. Chciałbym podkreślić, że po tych zmianach mamy bardzo dobre relacje wydatków majątkowych do dochodów majątkowych. Natomiast to wynika z tego, że większość środków z nadwyżki przeznaczyliśmy na wydatki majątkowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Ja może dodam, że obradujące komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Skoro nie ma pytań, otwieram głosowanie nad projektem uchwały.
Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego. Przedstawienie projektu uchwały. Proszę pana wójta. Mogę powiedzieć, że tradycyjnie proponujemy, aby w roku budżetowym 2022 nie tworzyć Funduszu Sołeckiego. Stąd taka treść paragrafu pierwszego. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 1 łamane przez 2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie Funduszu Sołeckiego. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielającym schronienia osobom bezdomnym. O przedstawienie uchwały proszę panią kierownik innego ośrodka pomocy społecznej. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, wnioskuję o przyjęcie projektu uchwały w sprawie. Dziękuję. W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym. Tutaj na wstępie chciałabym tylko przypomnieć, drodzy państwo, artykuł 17 ustęp 1 punkt 3 ustawy o pomocy społecznej mówi o tym, iż zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego potrzebującym. W związku z powyższym na terenie naszej gminy pojawi się problem bezdomności osób. Musimy takiemu problemowi zaradzić. Jednakże w związku z tym, że osoby bezdomne również często posiadają dochody, chociażby zasiłki stałe pobierane z pomocy społecznej, proponuję zmianę uchwały z 2018 roku, która zakładała, iż osobom do 100% kryterium dochodowego, czyli dla osoby samotnej jest to 701 zł, taka osoba nie musiała ponosić odpłatności za pobyt w schronisku, w tym też schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Proponuję, aby ta odpłatność jednak była ponoszona i te osoby również partycypowały w kosztach utrzymania tam w tym schronisku. I teraz, jeżeli chodzi o osoby przebywające w schronisku dla osób bezdomnych, będzie to do 30% odpłatności dla osób do 100% kryterium dochodowego, natomiast dla osób przebywających w schroniskach z usługami opiekuńczymi do 50% kosztów tutaj właśnie stanowiących właśnie miesięczną odpłatność osoby bezdomnej. Chciałabym też poinformować, drodzy państwo, że mamy zawarte 3 umowy ze schroniskami na 2021 rok. Ze schroniskiem dla osób, dla kobiet bezdomnych w Rudniku nad Sanem i taki pobyt w schronisku dla kobiet bezdomnych w Rudniku nad Sanem wynosi 1000 zł miesięcznie. Również mamy podpisaną umowę ze schroniskiem dla osób, dla bezdomnych mężczyzn w Jarosławiu. Jest to schronisko prowadzone przez Fundację Wzrastanie. Tamten koszt wynosi 950 zł miesięcznie, natomiast pobyt w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi, bo często też taka placówka będzie, może być wymagana, wynosi 60 zł za dobę. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu uchwały, pani kierownik. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Rozumiem, że projekt uchwały jest dla państwa jasny. Czytam więc uchwałę. Uchwała nr 1 łamane przez 4 łamane przez 2021 Rady Gminy Adamówka z
dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proponujemy, aby w tej uchwale Rada Gminy przeznaczyła do sprzedaży małą działeczkę o powierzchni 2 arów i 73 metrów kwadratowych. Jest to działka, która została wydzielona z działki o numerze 1202. Działka ta stanowiła drogę. W tej chwili ona jest niepotrzebna. Droga, którą mieszkańcy dojeżdżają, to jest droga powiatowa i ze względu na to, że ta droga gminna przecina, oddziela działki będące własnością mieszkańców, zdecydowana większość chce sobie to uregulować. Część tych działek już sprzedaliśmy. Teraz jest kolejny chętny, także myślę, że to jest w ogóle bezproblemowe, ponieważ gmina na tych niespełna 3 arach nic nie będzie robić. Także dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jakieś pytania? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 1 łamane przez 5 łamane przez 2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Adamowskiej Spółdzielni Socjalnej AS z siedzibą w Adamówce. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana sekretarza. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, paragraf pierwszy uchwały zakłada się spółdzielnię socjalną nazwą Adamowska Spółdzielnia Socjalna AS z siedzibą w Adamówce, zwaną dalej spółdzielnią socjalną. Paragraf drugi. Członkami założycielami spółdzielni socjalnej będą gmina Adamówka i Ochotnicza Straż Pożarna w Adamówce. Paragraf trzeci. Gmina obejmie w spółdzielni socjalnej jeden udział członkowski o wartości 50 zł oraz wpłaci wpisowe w wysokości 100 zł. Upoważnia się wójta gminy Adamówka do złożenia oświadczenia woli o utworzeniu przez gminę Adamówka spółdzielni socjalnej i reprezentowania jej na walnym zebraniu założycielskim spółdzielni. Szczegółowe zasady funkcjonowania spółdzielni socjalnej określone zostaną w statucie przyjętym i podpisanym przez członków założycieli spółdzielni socjalnej na walnym zebraniu założycielskim spółdzielni. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Czytam uchwałę. Uchwała nr 1 łamane przez 6 łamane przez 2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie założenia Adamowskiej Spółdzielni Socjalnej AS z siedzibą w Adamówce. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały.
Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 3. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez gminę Adamówka weksla in blanco wystawionego przez Adamowską Spółdzielnię Socjalną AS w ramach umowy na udzielenie wsparcia finansowego ASS AS z siedzibą w Adamówce. O przedstawienie projektu uchwały poproszę również pana sekretarza. Panie przewodniczący, panowie radni, paragraf pierwszy uchwały. Wyraża się zgodę na udzielenie poręczenia przez gminę Adamówka weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionego przez Adamowską Spółdzielnię Socjalną AS w ramach umowy na udzielenie wsparcia finansowego Adamowskiej Spółdzielni Socjalnej AS z siedzibą w Adamówce przyznanej przez Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu Nawigator 2 Program Rozwoju Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 8 Integracja Społeczna działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie do wysokości 406 200 zł. Paragraf drugi. Poręczenie, o którym mowa w paragrafie pierwszym uchwały obowiązuje do dnia 31 grudnia 2024 roku. Spłata ewentualnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia zostanie pokryta z dochodów własnych gminy i poręczenie stanowi pomoc de minimis. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka. Dziękuję bardzo panu za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Proszę bardzo, pan radny. Ja mam pytanie. Dlaczego akurat taka kwota 406 200 zł? To jedno. I co będzie, jeżeli przekroczy tą kwotę? To wtedy automatycznie upada, czy? Kwota 406 200 zł to jest kwota tego dofinansowania, o którym mówiłem na komisjach. To było 210 200 zł plus wsparcie pomostowe 196 000 zł, czyli razem to jest to 406 200 zł. I tutaj to jest wartość całkowita, prawda, jaką otrzymujemy i większej kwoty nie będzie. Mówimy o 8-miesięcznym wsparciu, tak, to jest początkowe. To jest 196 000. 210 200 zł to jest kwota dofinansowania plus 196 000 wsparcie pomostowe. No. Czyli to pierwsza kwota to zakupy, że tak to określę, a druga kwota to wsparcie pomostowe, tak jak ostatnio określiliśmy, na taki tak zwany rozruch. Nie przewiduje się upadku. Czy są jakieś inne pytania? A jak to będzie kontrolowane w ogóle? Właśnie na bieżąco po prostu, czy w jakim stanie będzie ta spółdzielnia? Dlatego tutaj jednym z członków założycieli jest gmina Adamówka, żeby gmina mogła na bieżąco sprawować kontrolę nad działalnością spółdzielni. Poza tym każda spółdzielnia podlega lustracji przez chyba to jest Rada Lustratorów, która jest całkiem niezależna od gminy i robi tą ocenę co jakiś czas i to jest ocena, prawda, niezależna od gminy i tutaj mamy też pewność, że ta spółdzielnia wtedy funkcjonuje dobrze. A na bieżąco jest kontrolowana oczywiście przez gminę. Czy jeszcze jakieś inne pytania co do projektu uchwały są? Nie widzę więcej pytań, czy ten projekt uchwały. Może jeszcze. Proszę bardzo. Może jeszcze jedno, bo czy gmina jest w stanie zablokować na przykład, że tak powiem, jakieś niekorzystne zakupy albo niekorzystne działania tej spółdzielni? Spółdzielnia, wiadomo, dba o to, żeby się utrzymać, więc tutaj niekorzystnych zakupów nie może. Niekorzystnych zakupów. No, niekoniecznie. Teoretycznie tak. To jest teoria, no, tylko właśnie praktyka. Proszę państwa, tylko proszę mieć na uwadze, że my gwarantujemy
tym wekslem otrzymane dofinansowanie. I jeżeli chodzi o zakupy, to te zakupy spółdzielnia nie będzie wykonywać według własnego pomysłu, tylko według tego pomysłu, który znalazł się we wniosku o dofinansowanie. Musi zakupić tylko te sprzęty, te urządzenia, te maszyny, które są przewidziane we wniosku o dofinansowanie. Natomiast gdyby spółdzielni i gmina gwarantuje tylko i wyłącznie zwrot tych środków. I teraz na pewno tutaj nie ma zagrożenia, że coś się stanie ze sprzętem, bo to nie, no niemożliwe, nie wyobrażam sobie, że on zostanie rozkradziony czy coś takiego. Także tutaj myślę, że większego ryzyka nie ma. Zresztą, tak jak mówiłem, ta działalność, jak mówiliśmy na komisjach, ta działalność będzie też bardzo, że tak to określę, atrakcyjnych dziedzinach działalności. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Wójtowicie. Proszę bardzo. Czy jest ktoś już na stanowisko prezesa? Tak, jest tutaj osoba wskazana na stanowisko prezesa, dlatego że ta osoba też była, jej doświadczenie zawodowe, dotychczasowa działalność, prawda, chociażby społeczna, była też oceniana i to też był jeden z punktów oceny całego biznesplanu. Więc tutaj jest osoba, która jest wskazana konkretnie. Ale Adam może wiedzieć, kto to jest? Tak, to jest pan Paweł Kosior, pracownik Urzędu Gminy. Tym bardziej pozwoli to na kontrolowanie, prawda, działalności spółdzielni, bo to będzie też nas pracownik. Czy jeszcze jakieś inne pytania są? Proszę bardzo. To on nadal pozostanie na stanowisku pracownika do spraw leśnych, tak? I społecznie, no dobra, nie społecznie, tam jakieś opłaty musi mieć jako prezes. I to nie... No musi mieć. Zadaniu się nic nie robi. I to nie będzie kolidowało z jego wyrzutkami i tym, bo to jest obciążenie, no nie wiem jak to jest. No. Nie żeby być przeciwny panu Pawłowi, tylko czy on da radę to ogarnąć te spółdzielnie, bo może swoje obowiązki to da radę ogarnąć. Wierzymy, że da, dlatego że prowadzi również równą działalność, prawda, społeczną. Godzi to, dlatego też jest chyba osobą odpowiedzialną, to świadczy o tym, że jest osobą odpowiedzialną i tutaj da radę to pociągnąć. Wiadomo, że ktoś, prezes musi być i też prezes musi być odpowiedzialny i dlatego tutaj ta osoba Pawła Kosiora była wskazana we wniosku i też zdobyła przychylną opinię, prawda, sprawdzający wniosek, więc wierzymy, że tutaj Paweł sobie na tym stanowisku na pewno poradzi. Dziękuję. Czy jeszcze są pytania? Nie widzę już więcej pytań. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 1/37/2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez gminę Adamówka weksla in blanco wystawionego przed Adamowską Spółdzielnią Socjalną AS w ramach umowy na udzielenie wsparcia finansowego Adamowskiej Spółdzielni Socjalnej AS z siedzibą w Adamówce. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 3. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów.
13 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Adamówka. Szanowni Państwo, w tej sprawie obradowała komisja, proszę przewodniczącego Gminnej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie opinii z posiedzenia komisji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W dniu 19 lutego tego roku zebrała się komisja gmina dotycząca skarg, wniosków i petycji. Dotyczyła ona skargi na działalność pana wójta. Może panowie radni wszyscy mają te... Tak. Czy mam poczytać całość? Nie, nie. Całość, czy tylko... Zaczynamy. Gminna Komisja Skargi Wniosków i Petycji po wnikliwym zapoznaniu się ze skargą pana Dariusza Śmieciuka, mieszkania Ładnia Sieniawskiej 61, na działalność wójta gminy Adamówka w przedmiocie realizacji projektu RPPK 03/01/00/18/0051/17 w sprawie wykonania mikroinstalacji OZE w gospodarstwach domowych na terenie gminy Adamówka. W oparciu o analizę dokumentów i ustnych wyjaśnień pana wójta komisja stwierdziła to następujące. Pomijając te wszystkie dane, które sobie sprawdziliśmy. W ocenie gminnej komisji skargi, wniosków i petycji skarga pana Dariusza Śmieciu, zamieszkały Majna Śniadki 61 na działalność wójta gminy Adamówka w przedmiocie realizacji projektu już wspomnianego na wykonanie mikroinstalacji OZE w gospodarstwach domowych na terenie gminy Adamówka nie znajduje żadnego uzasadnienia ani w stanie faktycznym sprawy, ani tego obowiązujących w przepisach prawnych i z tych względów nie zasługuje na uzasadnienie. Uważam, że skarga jest bez zasady. Panowie radni, podnikliwe chyba zapytanie gminy przyjęcie. Tam jest dokładnie wyjaśnione, co i żeśmy sprawdzili, co było możliwe, to jest prawda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu komisji za przedstawienie opinii z posiedzenia komisji. Czy ktoś z panów tutaj chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę tutaj chętnych, prawda, czy tam jest projekt uchwały. Uchwała nr 1/8/2001 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Adamówka. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw 2020 roku pozycja 713 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 229 punkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1930 roku Kodeks postępowania administracyjnego Dziennik Ustaw 2020 roku pozycja 256 z późniejszymi zmianami Rada Gminy Adamówka uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uznaje się za bezzasadną skargę pana Dariusza Śmieciu zamieszkałą Majna Siniawskiej 61 na działalność wójta gminy Adamówka w przedmiocie realizacji projektu numer RPPK 03/01/00/18/00/51/17 pod nazwą wykonanie mikroinstalacji OZE w gospodarstwach domowych na terenie gminy Adamówka z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia sprawy, przekazania treści uchwały wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o treści artykułu 239 paragraf 1 KPA. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 14. Podjęcie uchwały
sprawie likwidacji szkoły podstawowej w Cieplicach. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, jeszcze w ubiegłym roku została podjęta uchwała w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Cieplicach i przekształceniu szkoły podstawowej w Adamówce. Tam akurat te dwie sprawy były zawarte w jednej uchwale na sugestie kuratorium. W tej chwili już uchwały o likwidacji i przekształceniu szkoły podstawowej w Adamówce znajdują się w odrębnych uchwałach. Chcę powiedzieć, że wszyscy rodzice uczniów w szkole podstawowej w Cieplicach zostali poinformowani o tym zamiarze i mają informację, iż ich dzieci z klas obecnej, z obecnej klasy trzeciej do klasy siódmej będą mogły w roku szkolnym 2021-2022 kontynuować naukę w szkole podstawowej w Adamówce. Natomiast dzieci, które w roku przyszłym, roku szkolnym będą podlegać nauce w tak zwanym nauczaniu początkowym, czyli w klasach 1-3 oraz te, które będą kwalifikować się do przygotowania przedszkolnego w klasie 0-0, tak zwanej, oraz dzieci z oddziału przedszkolnego będą mogły kontynuować naukę i to przygotowanie w szkole filialnej, która powstanie na bazie likwidowanej szkoły w Cieplicach i będzie filią szkoły podstawowej w Adamówce. Część rodziców, z tego co poinformowało nas kuratorium, złożyło protest przeciwko tym zamiarom, ale kuratorium oświaty nie uwzględniło tego protestu, uzasadniając to właśnie względami finansowymi, które zresztą w uchwale Rady były w uzasadnieniu przedstawione i wydało pozytywną opinię, zarówno jeżeli chodzi o zamiar likwidacji szkoły podstawowej w Cieplicach, jak i zamiar właśnie włączenia, zamiar włączenia tych uczniów z klas starszych do nauki w szkole właśnie w Adamówce i utworzenia filii właśnie, która będzie podlegać szkole podstawowej imieniem Jana Pawła II w Adamówce. Także w tej chwili już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podejmować ostateczne decyzje dotyczące tej szkoły. Od razu też wyjaśniam, bo takie stwierdzenie, takie bardzo luźne padło na komisjach, że no dlaczego szkoła nie została definitywnie zlikwidowana. Otóż no takie były uzgodnienia z rodzicami i tutaj tej uchwały nie możemy zmienić, dlatego że no dzisiaj jest już 24 lutego, a my do końca lutego musimy powiadomić rodziców o zamiarach Rady Gminy. No byłoby to już naprawdę bardzo
już była podjęta taka uchwała, to myślę, że powinniśmy być konsekwentni i no, podjąć takie uchwały, jak są w tej chwili zaproponowane. No też było na komisji takie pytanie, no, że rodzice tak naprawdę chyba nie zdawali sobie z tego sprawy, że to będzie szkoła filialna. No ale proszę Państwa, no nie ma innej możliwości, bo tak naprawdę w klasach 1-3 w tej szkole, jeżeli nikt nie odejdzie, to będzie raptem 11 uczniów i na dodatek tylko w dwóch oddziałach. Także tworzenie samodzielnej placówki oświatowej no byłoby też bardzo nierozsądne. Też jeszcze na marginesie dodam, że w wyniku tej kontroli prowadzonej przez Kuratorium Oświaty pan dyrektor tutaj Szkoły Podstawowej w Adamówce został zobowiązany ze względu na liczbę oddziałów, która już mu podlega. Już nie chodzi o te oddziały, które dojdą w szkole filialnej. Został zobowiązany do powołania zastępcy dyrektora. I pan dyrektor oczywiście to polecenie wykonał. Natomiast no, chciałbym jeszcze poinformować, bo to na komisjach mówiliśmy o tym, że pani dyrektor, może tak publicznie powiem, no, oględnie, że pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Majdanie Sieniawskim nie może w tej chwili wykonywać swoich obowiązków i w związku z tym na czas jej nieobecności w pracy, do czasu powrotu do pracy, została dzisiaj powołana do pełnienia obowiązków dyrektora pani Izabela Śliwa. Także to też, żebyście o tym wiedzieli, bo uważam, że rada powinna o takich sprawach wiedzieć. I dlatego no to tak ogólnie omówiąc szerzej sytuację z tym wszystkim, no prośba, żeby jak gdyby konsekwentnie podjąć tą uchwałę w sprawie likwidacji szkoły podstawowej w Cieplicach z zaznaczeniem, że po prostu dzieci z klas nauczania początkowego i oddziałów przedszkolnych będą kontynuować naukę na miejscu w Cieplicach w szkole filialnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Proszę bardzo, pan. A ja mam pytanie, czy jeżeli jeszcze część rodziców się wykruszy, zostanie powiedzmy 6-7 dzieci, czy ta szkoła dalej będzie istnieć? Więc proszę Państwa, no ja wiem, że tam są w Cieplicach różnego rodzaju propozycje. Na przykład takie, które ja określam takim zachowaniem dziecka. Zrobię na złość mamie i odmrożę sobie uszy. One polegają na tym, że no niektórzy tam mają takie propozycje, że dadzą swoje dzieci do Dąbrowicy, do Rutki. Ja w czasie tych dyskusji dotyczących funkcjonowania szkoły podkreślałem, że najlepszym rozwiązaniem jest to rozwiązanie, które jest proponowane. Natomiast konsekwencje tego odmrożenia uszu to poniosą mieszkańcy gminy, bo nie wójt. To my wtedy będziemy mieć oczywiście oszczędności na wydatkach na oświatę, ale utracimy część subwencji na tych uczniów, którzy będą w innej gminie.
Natomiast no, mieszkańcy muszą też zdawać sobie sprawę z tego, że uszczuplenie dochodów to no, odbije się na nich. Bo to nie odbije się na niczym innym, no po prostu gmina będzie dysponować mniejszymi środkami. Bo oni żadnych świadczeń ze strony gminy, do której dadzą swoje dzieci, mieć nie będą. Bo jak dzieci z Dąbrowicy chodziły do nas do gimnazjum, to owszem, były dożywiane, ale kosztami dożywienia kto był obciążany? No, gmina Kuryłówka. Bo, czyli kosztami dożywiania będzie obciążona gmina Lanówka. I żadnego świadczenia nie dostaną z tamtej gminy. Ja nie mówię, że nie dostaną od nas, bo oczywiście my tutaj nie będziemy żadnych stosować represji, bo nie należymy do takich gmin, które są do swoich mieszkańców no, nastawione w jakiś tam sposób tendencyjny, tylko ja podkreślam, no to będą mniejsze dochody gminy. Czyli ci mieszkańcy będą mieć mniejsze dochody. No tak jak teraz my w pewnym sensie, można śmiało to powiedzieć, to nawiązując do tej poprzedniej uchwały, tam nie było żadnych niegospodarności, jeżeli chodzi o realizację odnawialnych źródeł energii. Natomiast w przypadku funkcjonowania takiej szkoły ktoś może jasno zaznaczyć. No to jest niegospodarność, bo można to zadanie zrealizować taniej. I w związku z tym po prostu patrzenie na opinię mieszkańców no jest ważne, tylko że są granice ulegania presji mieszkańców, bo ja zawsze podkreślam, rządzący musi też podejmować trudne decyzje, decyzje niepopularne, nie wszystkim się po prostu podobające. No i taka jest rola niestety. Oprócz przyjemności są również właśnie takie trudne decyzje konieczne do podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Wójtowi za... Natomiast jeszcze chciałbym jasno też powiedzieć, no jeżeli będzie sytuacja taka, że tam zostanie garstka uczniów, no to po prostu radę i wójta będzie czekać w kolejnym roku szkolnym no decyzja o likwidacji filii. No bo, proszę Państwa, no na pewno nie będziemy po prostu finansować czegoś, co nie jest potrzebne dla mieszkańców. To musimy sobie zdawać z tego sprawę, że czasami podejmujemy trudne decyzje, takie ryzykowne, ale z nadzieją, że mieszkańcy będą z tego korzystać. My już mamy pewien problem, no może on się wiąże z pandemią, ale no w tej chwili niestety wykorzystanie oddziałów tych 10-godzinnych w szkole w Adamówce jest bardzo znikome. Także to są takie trudne sytuacje, a mieszkańcy czasami nieodpowiedzialnie podchodzą, bo panowie pamiętacie, jak ja mówiłem o tym, że nam brakuje miejsc we wrześniu. Nawet pan dyrektor miał taki problem, że odmówił komuś, komu bardzo zależało. A później się okazuje, że są rezygnacje i to jest takie niefajne. Także perspektywa, jeżeli nie będzie chętnych, to na pewno nie będziemy się tutaj ośmieszać i prowadzić szkołę, w której jest po 2-3 uczniów w klasie. Było krasne, było dobrze. Tak. Dziękuję bardzo panu Witowiczu. Jeszcze inne pytania są. Proszę bardzo. To rozumiem, że w trakcie roku szkolnego nie można jej zlikwidować. Nawet jak nie będzie w ogóle uczniów? Nawet jak nie będzie w ogóle uczniów. Bo po prostu gdy w trakcie roku szkolnego
coś się dzieje, to proszę wiedzieć o tym, że ruchy kadrowe w oświacie są możliwe na 3 miesiące przed końcem roku szkolnego, czyli są możliwe w maju. W czerwcu już nie są możliwe. Jeżeli będzie sytuacja taka, że powiedzmy rodzice zadeklarują, że będą uczniowie chodzić do tej szkoły, zadeklarują to w maju, to w przypadku, kiedy w czerwcu zmienią swoją decyzję, mają takie prawo, ale nie tylko w czerwcu, mogą we wrześniu, mogą w październiku, to po prostu, no niestety, szkoła będzie funkcjonować. Także tutaj jest takie zagrożenie, no, będzie funkcjonować do końca roku szkolnego. Czyli dzieci nie będzie, ale dzwonek będzie dzwonek. Może nawet nie dzwonić czasami. No, dziękuję. Ja chciałem tylko stwierdzić, że jeszcze niedawno miejscowość Cieplice miała dwie szkoły podstawowe, a dzisiaj widzę, że co niektórzy radni najlepiej by chcieli, żeby zasadzić lasem, zaorać i żeby całkiem miejscowość przestała istnieć. Tak to z tego wychodzi. I panie wójcie, takie pytanie, no, już pan to mniej więcej odpowiedział na to, ale jeżeli ta filia w przyszłości miałaby zostać zlikwidowana, czyli rozumiem, że dalej będzie podejmować Rada Gminy. Wójt i Rada Gminy decyzję, czy pan dyrektor, jeżeli jest to filia? Rada Gminy, tak? No, dziękuję bardzo. A jeszcze chciałem powiedzieć, że jeżeli by wszystkie dzieci pochodzące z miejscowości Cieplice chodziły do tej szkoły, to by było dość dzieci do utrzymania tej szkoły. A jest jak jest, także dziękuję. Proszę tu nie winić rodziców, bo my nie mamy w Cieplicach klasy w tej chwili pierwszej, dlatego że nie ma dzieci. Było jedno dziecko, ale rodzice, no to są byli bardzo mądrzy, dlatego że wiedząc, bo ja od razu powiedziałem, no na pewno, ponieważ pracowałem w szkole, na pewno nie będę się ośmieszał i proponował, żeby utworzyć klasę, do której chodzi jeden uczeń. Bo to jest karygodne, jeżeli gdzieś takie klasy istnieją. Przypomnę, że w nauczaniu początkowym może być 25 uczniów w klasie. W związku z tym rodzice postąpili bardzo mądrze, chcieli dawać, że tak powiem, to swoje dziecko do szkoły w Cieplicach. W związku z tym udali się do poradni. Poradnia wyraziła zgodę na to, żeby dziecko poszło wcześniej do szkoły. Natomiast wówczas trzecia klasa, teraz to jest chyba piąta, liczyła 3 uczniów. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o decyzje rodziców, zarówno te dotyczące klasy pierwszej, jak i te dotyczące klasy wtedy trzeciej, były bardzo korzystne dla gminy, bo jeżeli w Cieplicach pojawiłaby się jeszcze jedna klasa, w której będzie 3 uczniów, a żeby szkoła się mogła finansować, w klasie powinno być 19 uczniów, no to można sobie wyobrazić, ile pieniędzy na tą klasę by brakowało. Czyli po prostu rodzice okazali się mądrzejsi od nas. Muszę to po prostu jasno powiedzieć. Rodzice, jeżeli chodzi o stronę ekonomiczną, okazali się dużo mądrzejsi od nas. Natomiast kolejna klasa, która mogłaby być w Cieplicach, to też klasa, do której wychodzi jeden uczeń. Czyli my w Cieplicach nie mamy 3 klas, i to jest bardzo ważne, nie mamy 3 klas, w których byłaby sytuacja taka, że w tych wszystkich 3 klasach byłoby raptem 5 uczniów. Oczywiście zgadza się, że do innych klas rodzice po prostu
każdy rozumie, że normalne nauczanie może się odbywać tylko w normalnych klasach. A normalna klasa, nikt mi nie powie, że to jest klasa, w której jest 10 uczniów. 10, a tam nie ma 10. Także tutaj po prostu no nie ma na to ratunku. Poza tym szkoła w Cieplicach nie ma takiej liczby pomieszczeń, żeby zmieściło się przedszkole, zerówka i klasy od 1 do 8. Bo kiedyś tak było, tylko że kiedyś właśnie nie było zerówki, nie było przedszkola. Także musimy o tym wszystkim pamiętać. No a chyba nikomu nie przyszło do głowy, żeby powiedzieć, że dobra, to rozbudowujemy szkołę w Cieplicach. Bo się dzieci nie mieszczą, nie ma odpowiedniej liczby pomieszczeń. Gdzie tych dzieci jest naprawdę dramatycznie mało. I problem z finansowaniem oświaty, to też chcę podkreślić, nie wynika ze złego finansowania. Subwencja jest wystarczająca, tylko nie ma wystarczającej liczby uczniów w klasie. I powiedzmy, sytuacja jest taka na terenie naszej gminy, że są roczniki, w których dzieci mogłyby się uczyć w jednej klasie. Dlatego ja też dawałem taką propozycję. Ona wymagała bardzo takiego sensownego podejścia, żeby uczniowie klasy 7 i 8 uczyli się wszyscy w Adamówce. I wtedy bardzo mielibyśmy duże oszczędności. Tylko że, proszę Państwa, no, ekonomia nie zawsze jest możliwa do zastosowania. To, że są rozwiązania, żeby uzdrowić sytuację w oświacie, no to nie oznacza, że jest to wprowadzone. Bo jeszcze no ciągle, myślę, że ciągle brakuje tej świadomości, że gmina wydaje pieniądze, które mogłyby być przeznaczone na inne cele. Mi się bardzo marzy, nawet pan sekretarz robił rozeznanie, żebyśmy mogli stworzyć system takich zdalnych konsultacji społecznych, drogą elektroniczną. Może to do tego jest daleka droga, ale proszę Państwa, żeby rzeczywiście o pewnych sprawach decydowali mieszkańcy. Powiedzmy, do której ma się w danej miejscowości, w danym odcinku, powiedzmy, funkcjonować oświetlenie publiczne. Bo tutaj opinie są bardzo, bardzo różne, a my tak naprawdę to działamy trochę intuicyjnie. Nie wiemy, czy są takie potrzeby. I to by pozwoliło na taką bezpośrednią decyzyjność w sprawach nieistotnych, bo to nie może być, że uchwałę budżetową będą podejmować mieszkańcy. Od tego jest rada gminy. Ale na pewno są takie sprawy, w których takie konsultacje i taka świadomość mieszkańców, że oni decydują nie po pieniądzach wójta czy rady, tylko o swoich pieniądzach. I myślę, że gdyby udało się wypracować taką świadomość, to na pewno w wielu sprawach można by było dużo, bardzo dużo uzyskać. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Witowi. Czy jeszcze jakieś pytania są? Nie widzę już więcej pytań, czy tam projekt uchwały. Uchwała numer 1, łamane przez 9, łamane przez 2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Cieplicach. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Jednego głosu brakuje.
Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 6 radnych, głosów przeciwnych i 1 wstrzymujących się, 4. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia szkoły podstawowej imieniem Jana Pawła II w Adamówce. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana wójta. Szanowni panowie, w zasadzie tą uchwałę omówiłem, tylko no może powiem, że ta filia będzie podporządkowana organizacyjnie szkole podstawowej w Adamówce. Siedzibą tej szkoły filialnej będzie dotychczasowy budynek szkoły podstawowej w Cieplicach, zlokalizowany pod adresem Cieplice 41. Nazwa tej szkoły filialnej będzie brzmiała Szkoła Filialna w Cieplicach Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Adamówce. No i obwodem Szkoły Filialnej w Cieplicach o strukturze organizacyjnej klas 1-3 z oddziałem przedszkolnym obejmuje miejscowość Cieplice. No i wykonanie uchwały powierza się gminie Adamówka. Przy czym, jeżeli chodzi o klasy te starsze, to obwód tej szkoły podstawowej właśnie na Adamówce będzie obejmował też Cieplicę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę żadnych pytań. Czy pan projekt uchwały, uchwała nr 1 łamane przez 10 łamane przez 2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie przekształcenia szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Adamówce poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie szkoły filialnej w Cieplicach o strukturze organizacyjnej klas 1-3 wraz z oddziałami przedszkolnymi. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych 1 wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Adamówka 2021 roku. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana wójta. Proszę państwa, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt Rada Gminy określa program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na każdy rok budżetowy. No i taki program został przygotowany. On w tej wersji, którą państwo macie, uwzględnia wszystkie uwagi, jakie były do tego programu w roku ubiegłym, a więc jest troszeczkę w stosunku do tego roku ubiegłego rozszerzony. Myślę, że nie będzie problemów z akceptacją tej uchwały, jeżeli chodzi o sam program. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 1 łamane przez 11 łamane przez 2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Adamówka w 2021 roku. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały.
Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Państwa, punkt ostatni sprawy różnej wolne wnioski. Jeżeli ktoś z Panów ma jakąś sprawę, którą chciałby przedstawić na porównanie, proszę bardzo. Ja należę pytanie do tych dolecających się psów. Proszę bardzo. Na komisjach padło moje prośba w sumie opracowania tego pisma. Ja obiecuję, że jeśli to pismo będzie opracowane, to rozwiązanie, gdzie będzie możliwe przyjrzenie. Tylko ta prośba do pana sekretarza, aby pan to jakoś spróbował i opracował. Tak jest. Ta prośba jest. Dziękuję. Bardzo dziękuję. No to i też ta sprawa właśnie drogi wojewódzkiej, nie? Ale to już pan wójt obiecał, że się zajmie. Jeżeli chodzi o tą drogę wojewódzką, to proponujemy, żeby przygotować sytuację, też i zapytało, decyzję, na którą sprawa odpowiedzi jest trochę inna jak na zwykłe pismo. Czyli proponujemy, żeby powiedzmy panowie radni, wójt, podpiszemy i skierujemy głównie do prezydenta, czyli zarządu województwa podkarpackiego. Tutaj nawet podamy takie wiadomości nawet do ministra infrastruktury. Także wczoraj słyszałem wiadomości takich internetowych, że zakładamy są wkrótce komitety do walki właśnie z urzędami na temat zakresu i składają petycje takie albo kwalifikacje niezgłoszone na i to jest bardzo szybko rozpatrywane. Wcześniej niż takie nasze prośby, to jeżeli już coś takiego może powstało, to by bardziej to było minister, bo jeżeli poprzez taki komitet na terenie naszej gminy, gminy sąsiedniej i z taką inicjatywą, że oddamy sprawę do sądu, jeżeli to nie zostanie rozpatrzone w jakiś normalny, pozytywny sposób. Z tego, co opisują, to mówią, że jest to bardziej skuteczne niż prośby. Tak. Możemy spróbować i tak, i tak. Ile panie wójcie, możemy spróbować zaprosić pana marszałka tutaj na sesję lub kogoś z zarządu dróg wojewódzkich tutaj przyjechali, posłuchali, porozmawialibyśmy. Przy okazji oglądalibyśmy stan naszych dróg, prawda? Zwłaszcza w tym okresie zimowym, jak to mamy. No ale to właśnie, tutaj też ta sprawa właśnie tego chodnika w Majdanie Siniawskim. No, przy takim ruchu to po prostu jest to bardzo realne zagrożenie życia. No, to znaczy, już nie chciałbym właśnie wracać do tego chodnika, żeby już po prostu, żeby gmina niekoniecznie musiała finansować, ale trzeba by było właśnie pójść tą drogą, o której wszyscy mówią, żeby spróbować załatwić to. Prawda? To właściciel oczywiście. Ja myślę, że ten pan radny ma rację w sprawie tego chodniku, tego chodnika. Proszę państwa, niemniej jednak ja myślę, że brak jego może szybciej wywrze jakąś presję tam właśnie na Urząd Marszałkowski, żeby przebudować tam w końcu tę drogę. Zresztą nie brak tylko, prawda, tego chodnika, brak zatoczek na przystankach. Nie tylko w Majdanie, bo tam Ówce jest jedno, brak tej zatoczki jest w Cieplicach. Brak zatoczek w Majdanie Sieniawskim. Także no problemów tu mamy więcej, nie tylko problem chodnika, prawda? No teraz chodzi o to, żeby odpowiednio to opracować, czyli powiedzmy zrobić mapkę, kto korzysta z tej drogi głównie, że tak powiem, byłe zamojskie, do tego jaki jest stan drogi, gdzie jest już zmodernizowana, gdzie jest modernizowana i po prostu jaki odcinek po prostu potrzebujemy, tak żeby to było po prostu czytelne dla wszystkich, ewentualnie rozdać właśnie jakieś takie pisma komisji albo właśnie czy
urzędnikowi wojewódzkiemu, żeby się tak właśnie naocznie zapoznali z tym wszystkim, jak to w ogóle wygląda. Ale to więcej nic nie zrobią przy tej drodze, tam to będzie w Lubelskim. Druga budowa, i przejdą tutaj. Czekać aż tyle, bo te decyzje zapylają długo. Trzeba zapewnić finansowanie, trzeba wywłaszczenia, trzeba różne rzeczy. Wywłaszczeń, bo tam jest bardzo goły pierwszy, u nas jest szerszy. Ale w każdym razie trzeba zacząć działać już i nie czekać, nie oglądać, co oni tam zrobią, prawda? Tak myślę. Tam jest węższy, u nas jest szerszy partner głowy. Zanim zacząć działać. Czy pan ma jeszcze jakieś inne sprawy? Nie. Rozumiem, że wszystkie tematy zostały wyczerpane. Ja tutaj chciałem w imieniu Rady Gminy nieobecnemu sołtysowi zmienionym Sieniawskiego życzyć szybkiego powrotu do zdrowia. Za udział w dzisiejszej sesji serdecznie dziękuję panu wójtowi, dziękuję panu sekretarzowi, dziękuję panom radnym, dziękuję pani protokolom, dziękuję pracownikowi gminy, dziękuję Radę Gminy od strony elektronicznej. Dzisiejszą sesję uważam za zakończoną.